Odprawimy rytuał. No i wiecie, może coś z tego będzie. Dobra, jeszcze nocy nie ma, jeszcze tutaj wyżebrzyjmy jakieś resztki pieniędzy. Jakieś grosiksy. Lepsze grosiksy niż brak grosiksów, co nie? U tych bogatszych powinniśmy żebrać. Ci nie są bogaci, ci są bogaci. No. A co chcesz? Po co te krzysie? Żeby były. Nie to. Ojej, ale zrąbałem. Dobra, poczekaj, pogadajmy sobie z tym. Co chcesz? Co chcesz? Pieniądze. Ty już dobrze wiesz, co chcę. Dobrze, dawaj hajs. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie mam czasu, szybciutko. Dawaj pieniądze, biedaku. Dobra, o ten jest bogaty. Dawaj pieniądze. Ach, nie wyszło, szkoda. Ej, nie wyszło. I znowu nie wyszło, cholercia. Dobra, noc się zaraz zacznie, chodźmy odprawić rytuał. Dobra, czas najwyższy. Czas najwyższy przeprowadzić potężny rytuał kurczaka, dobrodzieju. Może się uda. O, a masz już ten? Znaczy już pozwala ci? Nie, jeszcze nie, muszę poczekać jeszcze chwilę, jak zapadnie noc. Ale już zostaje tylko ty, już chwila do nocy. Jeszcze tylko chwila. Rytuał. Po co mam właśnie te martwe koty? Bo nawet ja potrzebuję, żeby naładować potężne berło magii, mocy, które jest potrzebne do przeprowadzenia legendarnego rytuału. Jeszcze do zupy chwila. Potrzebuję. A kupca jest głodny po prostu. Tak. Jeszcze chwila. Zaraz zapadnie noc. Come on. Przecież jest już, ciemnia się. No come on, przecież jest już noc. A może nie ma jeszcze nocy? Ciężko zweryfikować. Niedobrze. Harnasia se walnę, bo dawno nie waliłem. Harnaś, dobra. Chyba muszę poczekać, jak naprawdę będzie noc. Ale nie miałem w ogóle zadania z tym, żeby ale posprzątać. Ale za chwilę powinno być, bo nie miałem w ogóle zadania, żeby posprzątać. Na zegarze widać, nie? Ale to byłoby śmieszne, gdyby no nagle znalazł tak po prostu. Pogadałem z nimi. Jezus, tutaj Zbir. Wiesz co, Zbir, nawet ze mną nie zaczynaj, bo skończysz słabo. No ale byłoby śmieszne, gdyby nagle znalazł tego martwego kota tak na jolo. Papierosa, pajaco. Jo. Tak, to prawda, wesoła muzyka, dobra, już powiedziałbym, że się ściemnia. Czy ściemnia się na pewno? Zaraz się przekonamy, czy można przeprowadzić już rytuał. O, świeci się. Dobra, spróbujmy. Kurde, jeszcze nie. Jak jesteś ty, żeby zostać królem żuli? Wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale jednak na tym polegała gra. Żeby królem żuli zostać. Ale honem. Tak sobie teraz myślę. Chodźmy jeszcze po kurczaka, bo jak mają być sklepy zaraz zamknięte, to ostatni bieg po kurczaka. No, szybki bieg po kurczaka. Kupimy jeszcze. Chociaż nie, monopol. Dobra, chodź, bo ostatni bieg po kurczaka. Go, 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 go. Dobra, kupmy jeszcze kurczaki. Tak, na wszelki wypadek. Cholera wie. Co się okaże, jak ten. Jednak 5 nam nie wystarczy. Lepiej mieć dużo tego kurczaka, co nie? Sprzedaj butelki, sprzedałem już byczkę. Nie, dostałem martwego kota. Od czego? No pierdzielisz. Od tej kurde tej, u cyganów dostałem. Za co? Poszedłem i ten. No nic, przyszedłem, hej, nie masz może zbędnego martwego kota? A, leży tam na półce, dobrze, wezmę go i kurwa pochowam. No i idę z kotem, kurwa. Nie, no pierdzielisz, no jak dostałeś kota, no? Nie, no. Weź mi go, daj, moja misja jest ważniejsza od twojszej.
Oj, no. Nie. No daj, nie, mi nie, potrzebuję nie, dla nie, berła, potężnego berła. No kup, son. Jesteś... Potrzebujesz, kurde, berła, żeby zostać królem Meneli. Nie. Nie wierzę, kupcą. Ja idę po zwycięstwo. Ty tam serów swoje mongolskie rytuały. Nie wierzę, kupcą. Niby do czego ci potrzebny jest berło, ten kot? Co ci to da? No. Żeby zrobić z niego piękny, pyszny bulion. Dla kogo niby? Dla Ferenza. Dla Ferenza. Srenza, kurwa. Dla Ferenza. No, u Ferenza, kurde, też za chwilę będzie... Będzie, kurde, aprobata i proszę ja ciebie, król Meneli, kubi. I który ci niby opierdzielił tego kota? No nie wierzę. No, w sprawie gotowania. Masz kota? No. Nie, no dlaczego miałeś w ogóle zadanie, żeby ten kota od cyganów wziąć? Ja nie miałem czegoś takiego. No mi dał Fester. Dał mi Fester, przynieś mi kota. I mi tam w queście pisało, że no, poszukaj kota w okolicy cyganów. No widzisz, no to ty miałeś zadanie typu ktoś ci da to. Ja cię kręcę. Ej, najlepsze jest to, że zrobiłem całą serię questów dla barona i przeklikałem te questy i się okazało, że jakby oddałem swój głos baronowi, a nie on na mnie zagłosował, czy coś takiego. Widzisz, jak spierdoliłeś. No, przecież nie będę czytał tych dialogów, no proszę ciebie. Racja. Nie wierzę. Nie wierzę. Tak, wiem, że jest noc, ale zobaczę, czy Ferenc da mi zadanie z kotem. Nie wiem, czemu tak myślę. Ajajaj. Nie da mi za mało ten. Dobra, nieważne. Je, walić. Barakudę, no weź mi daj tego kota, no. No już go zrobiłem z niego zupę. Chcę, to ci zupę mogę dać. Nie, chcę zupy. Papieros, jaki zmartwiony. No ale już jest noc, to idź rób ten no swój idę, no. Skąd ja, kurde... To nie znajdę kuchenkę, ja jebę. Może w lombardzie. No, ale wiesz, kurde, martwy kot przewinął mi się ten. Dobra, no nic. Dobra, idę zobaczyć, może ten rytuał mi pozwoli dać tego martwego kota. No to jest jedyna ostatnia deska ratunku moja. Dobra, no trudno, zróbmy. Potężny ołtarzyku! W imię szatana, give me martwy kot! Co dostałem? Resztki żarcia? W chuju mam twoje resztki żarcia, dawaj mi ten! Dawaj mi martwego kota! A to jeszcze masz jakąś szansę na tego kota? Tak, nie, daj spokój. Drobnie. No oczywiście, że tak. Daj mi martwego kota, wyzywam cię! No ty chyba se jaja robisz, w dupie mam jakieś takie resztki żarcia. Dawaj martwego kota! Potężna kapliczko. Szczur! Ja cię zaraz spierdolę cię, a nie szczura mi dajesz. Nie no, nie wierzę. Kurde, potężna kapliczka. Chyba kapliczka z Wąchocka, a nie potężna kapliczka. Cztery kurczaki mi zeżarła. Ile mi kurczaków zostało? Martwy szczur, zesraj się. Potężno kapliczko. Po co mi kolejny martwy szczur? Czy ty mi zeżarłeś? Nie, jeszcze sześć mam. Dobra. Poczekaj, wyleczyłem się na maksa? A, bo to za każdym razem jest, dobra, no to nie ma w sumie takiej tragedii. Dobra, trochę ten, dobra, uwaga, dobra, udało się, kolejne ten, znaczy nie udało się, jeszcze raz. Potężna kapliczko, tym razem proszę cię, martwy kot, jak będzie? Nie chcę żadnej poważnej książki! Najgorzej, że ja tracę życie używając martwej kapliczki, co nie? Daj mi najpotężniejszą rzecz, jaką jest. Nie czarne metalowe buty, ty nie chcę tego! Potrzebuję martwego kota. Dawaj kapliczko, resztki jedzenia. Wy tego nie widzicie, ale generalnie nie dostaję martwego kota. Dawaj! Play guy, ach, zajebiście, kurwa. Mogą być cenne te buty, nieważne. Ja chcę martwego kota, nie cenne buty. O kurwa! Jesteś pokieroszu... Ej, nie gadaj, że umarłem. Chyba se pierdzielisz. Nie, chyba nie umarłem. Czy umarłem? Jak jestem pokiereszowany, to ja wstanę? Wstałem, ale się zesrałem. Wstaniesz. Ale się zesrałem.
Ale to było ten. No i nie dał mi martwego kota. Cholera. No i Jezu, zostało martwego kota. No, jeszcze raz. Jakiś ten, to jest poważna książka, dostaję zamiast martwego kota. No dobra, no nic mi innego nie zostało, co nie? Trochę mogłem więcej apteczek kupić w sumie, wychodzi na to. Czarne metalowe buty znowu. Mroczny odłamek. Jakie gówno dostaję. Ciemne piwo. Dobra, nie będziemy się tak do upadłego pokieroszowywać. Kurwa, całą apteczkę zeżrę na te wygłupy. Ajajajaj. No wiem, pilnuję tego życia. Kurde. W sumie nie przemyślałem tego, że tak będzie mi to życie zżerać. Muszę się wysrać, o cholera. Szybko, zanim jeszcze... Czekaj, a kibelek będzie otwarty, czy wszystko jest zamknięte? Bo muszę się wysrać przed tym. Dobra, potrzebuję też więcej chyba apteczek. Ile może jeszcze zdążę kupić? A nie masz tego skilla, co potrafia ci te? Co ci pozwala robić kubkę wszędzie? Nie, nie mam. Nie nauczyłem się. No. Wysram się, zanim będzie zamknięte. Może jeszcze zdążę. Dobra, zdążyłem. Idę po apteczki, bo się okazało, że... No cóż, modlenie się do apteczki nie jest ten. Nie jest jednak takie łatwe. Dobra, zobaczę, może jeszcze market jest otwarty w sumie. Dobra, na ostatni dzwonek tu chyba wchodzę, dzień dobry. O, apteczki kupi się, banda się nie opłaca. Dobra, spróbujemy. Kuraków mam więcej niż apteczek, więc kupiłem apteczki. Idziemy, no musi się udać w końcu, co nie? Powiem wam, że to chyba najtrudniejsze zadanie w historii ludzkości. Czyli wydropienie martwego kota. Dobrodzieju. Nie, ty po prostu za mało po śmietnikach chodzisz. No przepraszam bardzo, ty miałeś kiedyś martwego kota? No właśnie, ty zadanie też dostałeś. Więc nie mów tutaj, że ktoś za mało czasu w śmietnikach siedzi, byczku. Nie mów tutaj, że ktoś za mało czasu w śmietnikach siedzi. No. Ja kurde, tu... łoma potrzebuję. A tu prowadzę te biznesy. Tam prowadzę. Dobra, ogrzeję się trochę. Sytuacja jest naprawdę niefajna. Kurwa, i rowera potrzebuję nadal. No i widzisz? Mógłbym ci dać rower, gdybyś miał martwego kota, ale no cóż. Wolę to znaleźć i kurwa ukraść, ty. Ja a masz rower? Mam, no, byczku. Masz? Mam. No. Dobra, no nic. Próbujemy jeszcze raz. Może teraz się uda. No nie ma tu rowera, no. Zimno, kurde. Czarne metalowe spodnie. Nie, no nie, nie wiem. Ta kapliczka nie jest teraz potężna chyba jednak. No dobra, próbuję ciemne piwo. Ciemne piwo, burżujsko. Ciemne piwo, dobra, jeszcze raz, uderzymy. Dobra, muszę wstać. Ciemne piwo. Dobra. 20. No i muszę szprycować się apteczkami, no bo co zrobić? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. 70. Ta maść by się przydała w sumie. Ale nie mam tej maści. Ajajajaj. Niedobrze. Ile mi zostało kurczaka? Kurde, czaty, bym miał tak, mam już głos świra i tego i księdza. Spierdoliłem z baronem, bo przeklikałem, kurde, ten, przeklikałem. 3.
No ja daj spokój, dobrodzieje, jeśli chodzi o spierdzielenie, to... tak spierdzieliłem sprawę z wieloma typami. Bo ja się, u barona przeklikałem ten i jemu oddałem jakby głos na króla żuli, a on mógł na mnie zagłosować, ale tam po prostu przeklikałem, bo nie chciał mi się czytać tego tam, co on pierdzieli, ale wbiłem u niego 100 repki. No i u tego, u Ferenza i u Ćpunów jestem dosłownie o krok, bo tam ja mam jestem 80 moczy mordów, tylko mówię, no ten martwy kot po prostu. No nie do załatwienia towar, no. Poszukaj legendarnej łyski w legendarnych barach. Gdzie to jest? Martwy, łapie, że dostałem martwego szczura i martwego ptaka, a martwego kota nie mogę dostać. To często, ja martwe szczury i ptaki to znajduję często w świetnikach. Martwy ptak. A jak, gdzie tą legendarną whisky znalazłeś? A pierdziele. Bloody. Legendarną whisky, chyba za, no. za piątkę możesz kupić w pubie. Tak mi się wydaje. Pubie. 5000? Tak, za 5000. Kurwanska. Kurwa. A ile trzeba mieć u świra repki, żeby, kurde... 80 coś. Kurwanska. 8,5 chyba, coś takiego. Martwy, no ja mam tonego, kurde, 87. Znowu martwy, jeszcze tak. Jeszcze jest z nami zagłosować. U barona mam setkę. No i u tego, u Ferenza tam mam prawie. Jest! Udało się, nie wierzę. Mam martwego kota. Masz kota? Tak, nareszcie. Nice. Rytuał się odbędzie. Kurde, ona mi powie, wróć jutro, no i zajebiście pewnie. Powie mi, żeby naładować berło, wróć jutro, bo potrzebuję na to w cholernie dużo czasu. Gdzie mam dostarczyć? Nareszcie! Najlegendarniejsze źródło, martwy kot. Najrzadszy towar w całym mieście jest w moim posiadaniu. Trochę ucierpiałem, muszę przyznać, aż rąbne se harnasia, z nerwów, nie. Was ciemne piwo se jebne. Czy to w ogóle da się wypić? Demon? Ej, mam jakieś piwo demon, boję się trochę to wypić. Jolo. Wali! Zaczynasz czuć parcie. Całkiem smacznie. Zajebiście, i srać mi się chce po tym. Nie spojrzałem, co to daje. Lol, nie spojrzałem, co to daje. Daje mega dużo parcia. Minus 19 stopni, guys. Zajebiście, Plateuszu. No już, do finotu już 19. Danie, piwo demon można z kapliczki jeszcze wytegować. Ej, rower potrzebuje, kurwancka. Są pełno od chuje z rowerów. Tak, gdzie? No kurde, w uliczkach ja cały czas znajduję i temu Antonowi opierdalam. Wanga krąży wokół berła leżącego na stole otoczonym tlącymi się resztkami ziół. O potężne moce, co w berle się skrywacie. Usłyszcie me wołanie. Nadeszła pora, by znów piciem przegonić bólu potwora. Proszę was o uniżenie. A w zamian mam dla was ofiar ostatnie tchnienie. Wanga miesza krew zwierząt i odmierza kilka kropel mikstury, które spadają na berło, a potem zamiera. Chwila, moment, coś mi tu nie gra. No co ty pierdzielisz, babo? Co ci tu nie gra? Zanika. W berle coś się nie gra. Zdaje się, że moc, która w nim drzemie, zanika szybciej niż zwykle. To niedobrze. Znam jej pewien sposób, ale z bardzo jesteśmy, mogę zatamować ubytki mocy za pomocą mrocznych odłamków. A mam chyba akurat. Wygląda jak małe czarne kamyki, jednak niewiele osób wie, jak, że to tak naprawdę małe fragmenty samego piekła. W tym drzemie od samego Lucyfera. Żeby cała procedura się opowiada, potrzebuję minimum 10. Ja pierdzielę. Masz to na myśli to? Tak, to właśnie mroczny odłamek. Masz może 10 sztuk? Nie wierzę. Nie, kurczę, nie wierzę. Dobrodzieju, masz może mroczne odłamki? Co ma? Mroczne odłamki, dobrze usłyszałeś. Nie? Na pewno? Co to jest w ogóle? Sprawdź, czy nie masz takiego surowiec. Nie, no na pewno nie widziałem mrocznych odłamków. Ja pierdziele, no to koniec. Jeden kosztuje 667, 6, ciekawe gdzie. No to koniec. W antykwariacie są. Nie wiem, czy są, antykwariat raczej jest zamknięty, już nigdy nie będzie otwarty, przynajmniej nie tego dnia. Kurwa, to jest motorek, a nie rower. Nie wierzę. God damn it. 10 domków, nie ma opcji. Jeszcze mam jeden, więc ja wiem, jak zdobyć. No nie do końca wiem, jak zdobyć. Jeden zdobyłem, ale to jest... No to koniec.
9 odłamków. Zajebiście. Kurwa, no nieźle. A skąd to się bierze, te odłamki? Co to jest w ogóle? Z czego to się wytwarza? Nie, wiesz co, ja jeden mroczny odłamek zdobyłem akurat w rytuale, w tym ten, aczkolwiek po prostu się pytam, czy może masz, bo może od czegoś innego to się da ten. Ty chciałeś łom, Kupson? Tak. Nie starczy mi apteczek, mam byczki. Łom, jak chcesz. Nie starczy mi apteczek i kurczaka, żeby przeprowadzić tyle ten. A co to? Tyle odłamków zdobyłem. Kurwa, tego. Bulion z kota. Mam jednego kurczaka. Kurwa, wyjebane w twój bulion z kota. A muszę zdobyć 9. Żeby dać spokój. No. Ja jestem tak przygotowany na ten ostatni dzień, że... Żarcia mam też dużo. Ale sklepy będą zamknięte chyba. Nie wiem, co ja potrzebuję. Potrzebuję... Pierdzielę. Gdzie jest Fester? Gdzie Fester ma budę, kurwa? Fester to chyba był ten kucharz, nie? Tak. Ta, kucharz to Fester, no. O, papierosa masz? A mam, o widzisz. O, to papierosa mogę ci dać za ten łom. Znaczy ten, ty mi. No dobra. Kupca, a ty masz może mroczne odłamki? Nie mam żadnych. Ja cię kręcę, ale mnie załatwiła ta baba. Kota, godzinę szukałem kota, po czym jak już go w końcu znalazłem, na mówi, wiesz co? Potrzebuję jeszcze 9 jakichś tam odłamków gówna. No świetnie. Gdzie jesteś, dobrodzieju? U Festera. Idę pogadać z Zachim, może Zacha coś to skomentuje chociaż. Gdzie jest pies? W kieszeni jest pies. O! Właśnie zrobiłem quest i chłop mi oferuje martwego kota. Nie wierzę. Jako nagrodę! Nie wierzę. Autentycznie. Co nie? Człowiek szuka godzinę. Mecz bym ci go oddał autentycznie, bo nie jest potrzebny. Powiem ci, że teraz ten martwy kot... O kurde. To już naprawdę, jak ona mi powiedziała, że teraz to... Wiecie co, to potrzebuje... Tam milion jakiegoś gówna odłamków, co nie? Jakichś mrocznych odłamków. A mroczne odłamki można zdobywać chyba tylko w tym rytuale, wychodzi na to. Nie wiem, jestem pewien. A jakim rytuale, kurde? No w tym, co tam siedziałem, w tych kapliczkach, co nie? Dobra, dawaj do naszej bazy, bo ja się muszę odgrzać. Jestem, kurde. Jestem. A, jesteś u nas. Koło zakonnicy często był rower. No idę w tamtą pod stronę. Pod fortem jest sklep, tylko nie wiem, czy będzie... Trochę nie było żadnego sklepu. Poproś. Oho! Rozpalę w kotle, kurde. Idę. Czym? No ale już sklepy będą zamknięte 30 dnia. Jestem w dupie. Będzie. Antykwariusze ponoć. No dobra. Zobaczę. Jeśli sklepy... Ale chyba sklepy będą zamknięte, więc chyba ten... Czyli co? Tego ostatniego dnia wszystko jest zamknięte? Tak? Dobrodzieju, wszystkie... Łam! Z rytuału zdobyłem. No tak, no chyba, nie wiem. Kurwa. Tak ja to nie wiem, nigdy nie dotarłem tak daleko. No, nigdy tak daleko fabularnie nie było. Goście, ale nie mogę nic tu zbierać, bo wam tłumaczę. Mroczne odłamki są w antykwariacie koło kościoła. No, ja też to słyszałem, tylko że chodzi o to... U tego? U Anatola? Tylko nawet jeśli są, no to przecież nie uzbieram, one są drogie, bo one 666 chyba kosztują. A dwa, że sklepy są przecież zamknięte w ostatni dzień i o to jest problem, co nie? Że... A. Oj chuj. Że na... Ludzi ponoć też nie ma na ulicach, nie? Nie, są nadal. Nie, ale nie ma jeszcze 30 dnia. No w sumie nie ma. Zara kurwa zaginął w akcji Jaluba. A tutaj później same policjanty chodzą. No, ostatni dzień jest podobno najtrudniejszy. Tak słyszałem. Ale nie wiem, czy to prawda, czy tylko półprawda.